Cześć, witaj w rodzimyrazem.pl. Ja nazywam się Kamila Tomczewska, jestem położną i dziś opowiem Ci o TENSie, czyli jednej z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu okołoporodowego. W tym filmie opowiem Ci o tym, co to jest TENS, jak wygląda urządzenie, jak prawidłowo je założyć, jakie ma zastosowanie w ciąży, w trakcie porodu, jak i po porodzie, jakie są przeciwwskazania oraz kilka cennych uwag podczas jego używania. TENS jest to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, czyli nic innego jak po prostu płynący przez elektrody prąd, który odczuwasz jako mrowienie, czasem słabsze, czasem mocniejsze, przerywane lub jednostajne. Ma zadziałać przeciwbólowo lub odwrócić Twoją uwagę od dolegliwości bólowych związanych z czynnością skurczową. Urządzenie stosowane jest powszechnie na całym świecie w fizjoterapii, stosowane jest na różne partie ciała, natomiast w trakcie położnictwa zostało wykorzystane i bardzo dobrze sprawdza się właśnie jako taka niefarmakologiczna metoda łagodzenia bólu okołoporodowego. TENS zaczyna działać dopiero po około 30 minut od założenia go, od przyklejenia elektrod, więc nie demotywujcie się, jeżeli nie od razu poczujecie efekt. Kiedy stosuje się TENS i czy tylko w trakcie porodu? Niekoniecznie. Od skończonego 32 tygodnia ciąży. Natomiast nie możemy go stosować ani przyklejać w tym okresie na okolice nad kostkami na nogach i nie możemy przyklejać go także w okolice kości krzyżowej na plecach, czyli musi być założony, jeżeli na przykład odczuwamy bóle pleców, to w ciąży przyklejamy elektrody na odcinek lędźwiowy kręgosłupa i wyżej wzdłuż kręgosłupa. W ciąży nie stosujemy TENS-u dłużej niż przez 6 godzin i najlepiej robić tak, że stosujemy godzinę, przerywamy, stosujemy 1,5 godziny, przerywamy, tak żeby to nie było 6 godzin ciągiem. W trakcie połogu również możemy stosować TENS, na przykład jeżeli miałyśmy nacięte lub mocno pęknięte krocze i mamy dolegliwości bólowe związane z raną, to możemy zastosować sobie TENS, przyklejając go na środkową stronę ud i stymulując sobie właśnie ten rejon w okolicy naszych ud. To też działa dosyć przeciwbólowo na ranę krocza. Nie jest to często stosowana metoda, raczej niszowa, natomiast jakby nic tutaj nie tracimy. Musimy tylko uważać na to, żeby elektrody czy kabelki nie dotykały rany krocza, żeby jej nie znadkazić. TENS stosowany jest także po cięciu cesarskim na okolice rany, natomiast w tej kwestii nie mam doświadczenia ani obserwacji, więc tylko Wam tutaj to tak powiedziałam. Wiem, że w niektórych rejonach Polski czy na świecie taką metodę się stosuje, natomiast jeżeli chciałybyście spróbować, to najpierw konsultujemy się z fizjoterapeutą, który tą ranę zobaczy i dopiero później możemy ewentualnie wdrożyć TENS. Aparat TENS może być także stosowany jako metoda na przyspieszenie porodu, natomiast nie do końca jest tak super, jakby nam się wydawało, że możemy przyspieszyć czy wywołać poród, kiedy nie było jeszcze żadnych symptomów zbliżającego się porodu. Natomiast w przypadku, kiedy już odejdą wody płodowe, a tutaj skurczy ani widu, ani słychu, to właśnie to jest bardzo dobry moment na to, żeby przykleić sobie TENS, ale w odpowiednie miejsce. Elektrody umieszczamy na wysokości 4 palców nad naszymi kostkami na nogach, od wewnętrznej i od zewnętrznej strony. Siłą natężenia prądu staramy się ustawić na tą właśnie najmocniejszą, oczywiście przyzwyczajając stopniowo swoje nogi do tej stymulacji. Stosujemy to 40 minut i po 40 minutach powinien być efekt, powinny pojawić się pierwsze regularne skurcze. Oczywiście to nie jest metoda 100% skuteczna. Jeśli chcemy zastosować TENS tak stricte do porodu, żeby użyć go jako metodę łagodzenia tego bólu okołoporodowego związanego ze skurczami, to musimy też przykleić te elektrody w odpowiednim miejscu. Aparat TENS zawiera 4 elektrody, które mają wielkość około 10 cm. Oczywiście są różne firmy, więc one mogą się nieco różnić rozmiarem, natomiast no, powiedzmy, że większość elektrod wygląda właśnie w ten sposób. Tą czarną stroną przyklejamy sobie do pleców, 2 na górę, 2 na dół i są tutaj 4 kabelki, które podłączamy później do przewodów, przewody do aparatu, aparat zawiązujemy na sznureczek i zawieszamy sobie na szyi, żebyśmy mogły wygodnie sterować tym pilotem w trakcie porodu, a jeżeli mamy ochotę go wypuścić i odpocząć i uciąć sobie drzemkę w trakcie porodu, to po prostu go wypuszczamy z ręki i on jakby nie spada nam, nie wala się gdzieś po podłodze czy po łóżku, bo jest zawieszony na sznurku na naszej szyi. W którym miejscu dokładnie przykleić elektrody?
trakcie porodu. Górne elektrody przyklejamy tuż pod linią stanika. Pamiętajmy tylko, że stanik musi być dobrze dobrany, bo wiemy, że czasami na przykład nosimy stanik sportowy, który ma dodatkowe 5 cm materiału, więc nie bierzemy tego pod uwagę. Bierzemy pod uwagę standardowe staniki, które są dobrze dobrane i pod tą linią stanika zaczynamy przyklejanie elektrody, którą kierujemy w dół w stronę naszych pośladków. Elektrody przyklejamy prostopadle do kręgosłupa, jednak nie nachodzimy na kręgosłup, co najmniej 1,5 cm od kręgosłupa na prawo i na lewo. Dolne elektrody przyklejamy od dołeczków kości krzyżowej w dół w stronę pośladków. Elektrody można używać wielokrotnie, tak więc nie przejmujcie się, jeśli zaczniecie stosować TENS, który na przykład wypożyczyłyście lub kupiłyście już w domu w trakcie ciąży, bo naprawdę około 20-30 razy te elektrody spokojnie można powtórnie przyklejać. TENS można stosować w trakcie zapisu KTG, w trakcie aktywności na piłce, spacerowania, pozycji kolankowo-łokciowych. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast kiedy musimy go zdjąć? Musimy go zdjąć, kiedy idziemy pod prysznic, to na pewno. Możemy go później ponownie założyć. I jeżeli decydujemy się na znieczulenie zewnątrzoponowe, to wtedy stosowanie TENS-u już przerywamy. TENS można także fajnie stosować z gazem rozweselającym, czyli łączeniem z drugą metodą łagodzenia bólu okołoporodowego i one działające razem też dają dosyć dobry efekt. Oczywiście to, jak będziemy odczuwać efekt stosowania różnych metod łagodzenia bólu okołoporodowego, jest sprawą indywidualną, no i przede wszystkim zależy od tego, jak szybko ją zastosujemy. I tu jest właśnie cały haczyk stosowania TENS-u. Ten haczyk, o którym przed chwilą wspomniałam, jest taki, że musimy go zastosować maksymalnie szybko, jak tylko się da. Czyli na przykład czujemy w domu już pierwsze skurcze rozpoczynające się, powinno się już wtedy przykleić TENS. Nawet jeśli nie jesteśmy pewne, czy to już skurcze porodowe, czy przepowiadające, warto ten TENS już wtedy zastosować. Dość dobry efekt stosowania TENS-u obserwuje się, jeśli założymy elektrody tak do 4 cm rozwarcia. Jeżeli zaczniemy go dopiero stosować po 4 cm rozwarcia, no to ten efekt może być już niezadowalający. Ale oczywiście nie ma reguły, więc skoro nic nie tracimy, warto spróbować, TENS zawsze można zdjąć i po prostu o nim zapomnieć. Są różne rodzaje TENS-ów na rynku, są takie, które stosuje się w fizjoterapii i takie, które są dedykowane stricte tutaj do okresu okołoporodowego. Ja zachęcam do tego, żeby zakupić lub wypożyczyć TENS, który jest dedykowany właśnie kobietom w ciąży czy kobietom w trakcie porodu, dlatego że jego obsługa jest znacznie łatwiejsza i my jesteśmy w stanie zmieniać częstotliwość tak jak czujemy, tak jak chcemy i nam pomaga w trakcie przerwy międzyskurczowej. Jeżeli będzie to TENS taki standardowy stosowany w fizjoterapii, to zanim my w tych ustawieniach przejdziemy do innego trybu, to już dawno zacznie nam się nowy skurcz. Czyli zdecydowanie wybieramy TENS, który ma przeznaczenie do stosowania w położnictwie. No dobra, jak go stosować? Sama obsługa aparatu, w zależności od modelu, zawsze opisana jest w instrukcji, naprawdę w dość prosty sposób. Przeważnie te aparaty mają kilka programów, taki najsłabszy, średni i mocniejszy. Natomiast to, co jest takie kluczowe, to żeby prądy uderzeniowe, czyli takie z przerwami, stosować w przerwie międzyskurczowej, kiedy staramy się rozluźnić, a nawet i zdrzemnąć. Prąd jednostajny stosujemy w momencie, kiedy jest skurcz i dopiero kiedy skurcz się kończy, możemy przełączyć na tryb pulsacyjny. Te prądy odczuwane są jako mrowienie, albo jednostajne, albo przerywane i różniące się intensywnością. Przeważnie zaczynamy od najlżejszych prądów i stopniowo przechodzimy do tych najsilniejszych, kiedy skurcze już są naprawdę takie, no jak to w aktywnej fazie porodu. Z czego składa się TENS? TENS składa się z aparatu przypominającego pilot lub mały telefon komórkowy starej generacji, z kabelków i z elektrod. Czasami w zestawie dołączony jest też sznureczek, który możemy założyć na szyję, żeby zawiesić sobie ten TENS oraz pas, do którego możemy przypiąć TENS, jeżeli chcemy mieć założony i pokrowiec. Czy musisz zakupić TENS? Wiele placówek wyposażonych jest w TENS, natomiast niestety czasami jest to jeden aparat na stanie, czasami dwa, trzy, cztery. W zależności od tego, ile jest rodzących i kto pierwszy zadeklaruje chęć użycia TENS-u, ten po prostu go używa. Więc nigdy nie mamy pewności, że akurat aparat TENS będzie wolny w momencie, kiedy ja potrzebuję zacząć go używać. Po drugie, niestety są placówki, które wciąż nie są wyposażone w TENS, więc to już w ogóle odpada.
Po trzecie, może być tak, że dojeżdżając do szpitala nasze rozwarcie będzie już na tyle duże, że zastosowanie tensu okaże się niestety nieskuteczne. Dlatego też warto rozważyć wypożyczenie lub kupno własnego tensu, tak żeby mieć go zawsze w zanadrzu. Tens jest urządzeniem, które kupujemy w przedziale 150 do 300-400 zł, w zależności od firmy, i jest czymś, co możemy stosować długofalowo, tak? On nam się przyda także później na bóle kręgosłupa, na bóle miesiączkowe. To nie jest urządzenie, które użyjemy tylko w trakcie porodu i ono idzie na straty. W zależności od tego, kiedy będziesz oglądać ten film, na rynku mogą już być nowe, lepsze modele tensu, natomiast na ten moment takimi najbardziej znanymi i najczęściej używanymi przez rodzące są Tens Care Perfecta oraz Mama My Time. Wszystkie aparaty Tens z przeznaczeniem w położnictwie w zasadzie działają tak samo. Odczucia stosowania poszczególnych tensów mogą być różne, dlatego że niektóre aparaty, mówiąc takim prostym językiem, umożliwiły bardzo precyzyjne i spokojne jakby zwiększanie natężenia tych prądów, tych miliamperów. Natomiast niektóre aparaty będą miały taką funkcję, która nawet jeśli włączymy ten najsłabszy tryb, to już czujemy to bardzo mocno, tak? Więc jakby one się różnią tą czułością, tą wrażliwością, natomiast w momencie, kiedy już nasze ciało się przyzwyczai, no to w zasadzie efekt jest bardzo podobny. Tens jest urządzeniem bezpiecznym, natomiast musimy pamiętać, że tak jak w każdym urządzeniu, w każdej rzeczy w życiu, są także przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem mogą być niektóre choroby neurologiczne, którym współtowarzyszy zaburzenie odczuwania właśnie w okolicy, w której chcemy ten tens przykleić. Padaczka, choroby kardiologiczne, jak na przykład rozróżnik serca, nadciśnienie indukowane ciążą, zakrzepica żył głębokich, rany, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, blizny, jakaś wysypka, ale także przeciwwskazaniem względnym są nowotwory. Teraz zobaczysz krótki filmik, który zrobiłam dla Ciebie na sali porodowej, na której pracuję. To przykładowy tens, którego my używamy. Tak wygląda przykładowy tens. Składa się z aparatu, z przyciskami, którymi sterujemy, włączamy i wyłączamy tens. Są dwa przewody. Oczywiście to jest przykładowy, są różne tensy. I dwa kabelki są zakończone dwoma końcówkami, które umieszczamy w elektrodach, kiedy są już założone na plecy. Są cztery elektrody, które umieszczamy w czterech różnych miejscach i musimy wtedy odpowiednio podpiąć te końcówki. Podsumowując, jeżeli nie masz przeciwwskazań, które wymieniłam w tym filmiku, zachęcam Cię do tego, żeby rozważyć wypożyczenie lub kupno tensu i zastosować go przy pierwszych skurczach, które czujemy w domu. Jeżeli odejdą wody płodowe, idziesz do szpitala, również możesz zastosować tens celem przyspieszenia porodu, tak żeby pojawiły się pierwsze regularne skurcze. Przyklejamy go wtedy nad kostkami od wewnętrznej i zewnętrznej strony i staramy się ustawić tę moc na najsilniejszą. Nie jest to metoda powszechnie stosowana we wszystkich szpitalach w Polsce, tak więc może zderzyć się ze zdziwieniem. Tens w ciąży możemy używać od skończonego 32 tygodnia ciąży, ale pamiętamy, żeby nakleić elektrody w odpowiednim miejscu, nie za nisko i nie na nogach, żeby nie wywołać czynności skurczowej macicy. W ciąży używamy tens maksymalnie przez 6 godzin, nie ciągiem, tylko z przerwami. W trakcie porodu możemy dozować sobie, im szybciej go założymy, tym lepiej, tym większa skuteczność. Natomiast w połogu możemy używać tyle, ile chcemy, z wyjątkiem snu, tak? Czyli jeżeli idziemy spać, zdejmujemy tens. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do takiego całościowego, holistycznego przygotowania naszej głowy, ciała do porodu, ale także szkolenia się w umiejętnościach opieki nad noworodkiem, niemowlęciem czy karmieniem piersią podczas kursów Szkoły Rodzenia Online w rodzimyrazem.pl. Jeśli masz jakieś pytania, chciałabyś skonsultować się ze mną przed porodem lub masz trudności w karmieniu piersią, zachęcam także do skorzystania z konsultacji laktacyjnych, z konsultacji przedporodowych online lub w Opolu. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, możesz dać łapkę w górę. Jeśli tematyka tego kanału Cię interesuje, zachęcam, żeby subskrybować kanał i widzimy się następnym razem. Cześć!